Józef Bochtan Dzikoński. Trupia głowa na biesiadzie. Jeden Parę lat temu, gdym przypadkiem odwiedził dawnego mego szkolnego kolegę na wsi o mil kilka od wilkomierza, zdziwiło mię nadzwyczaj przyjazne obchodzenie się jego z obszarpanym dziadem, którego spostrzegłem siedzącego pod wystawą wiejskiego domu. Cóż to za żebrak? spytałem się Władysława, którego z takim względem przyjmujesz. Jest to dawna nasza znajomość. Odpowiedziano mi nieszczęśliwy, zdaje się, że ma zmysły pomieszane. A chociaż nic pewnego o jego młodych latach dowiedzieć się nie można, ze wszystkiego się jednak pokazuje, iż był niegdyś człowiekiem możnym, uważanym. Ukształcenie nieodpowiednie jego sferze, które się mimo całą dziwaczność przybija, podwierca nasz domysł. Cóż go w tak podeszłym wieku przyprowadziło do tego stanu? zapytałem, gdy przypatrzywszy się bliżej, uderzyła mnie szlachetna postawa i dumny wzrok żebrzącego dziada. Łachmany nawet i nachylona wiekiem postać przy długiej, białej brodzie nabierały jakiejś uroczystej patriarchalności nieszczęścia, rzekł mi Władysław po większej części z własnej jego powstałe winy smutny zbieg okoliczności a nieuczciwość sąsiadów zmusiły go chwycić się torby żebraczej zresztą nikt go tu nie zna po większej części milczący rzadko jakie symboliczne słowo z ust wypuści do pańskich domów nieczęsto zachodzi gdzie jak powiada nie rozumieją go, tym chętniej za to wieśniacze odwiedza zagrody. Są jednak mieszkania obywateli, które zaszczyca swymi odwiedzinami. Jednym z tych jest nasze. Dobrą przyjęciem zjednaliśmy na zawsze starego gościa. I prawdę powiedziawszy, miłe nam są odwiedziny, nieszczęśliwego nędzarza. Wadysław opuścił mię dla jakiejś gospodarskiej sprawy na chwilę, a ja przystąpiłem do żebraka. Zajęła mię ta sprzeczność, świetnej, jak się domyślałem, młodości ze starością, odziano w łachmany. Z początku nieufny słuchał i w milczeniu ostro mi się w oczy wpatrywał. Wreszcie, wyschnąwszy, położył rękę na piersiach i rzekł: Bracie. Ty masz serce, masz życie, Ty nie pojmiesz, co to jest żyć bez serca. Jaka to boleść, stracisz życie, jakie to udręczenie, żyć jako upiór, będąc umarłym. Ale Ty nie szlifowałeś rozumu na cudzoziemsko-diabelskim kamieniu, aby nim zarznąć wiarę. Ty uwierzysz mi, zatroskliwość nad tułaczem Bóg w niebie nagrodzi. Ja nic ofiarować nie mogę. Posłuchaj mojej gawędy, niech ci będzie wdowim groszem. Bardzo to bardzo dawno, jak w cudnej krainie, w cudniejszej jeszcze ranek skowronki pod słońcem bujały i śpiewały mu dzień dobry na błękitnym niebie, a słońce spieszyło w górę, aby kończyć pozłacanie najpiękniejszej w świecie pszenicy. Pagórki, lasy i rzeki wśród uprawnych łanów i gdzie gdzieniegdzie kościołów i wiosek błyszczały tysiącem barw jako kwiatki na perskiej materii bogatego żupana. Środkiem wysadzona wielkimi brzozami szła droga na kształt litego pasa, na którym jaskrawe ubiory stu koni i stu braci z głośnymi śpiewami i groźnymi licami kąpało się w słońcu. Janusz był tylko marszałkiem koła rycerskiego jednego powiatu, ale Bóg wie, czego mógł się jeszcze dobić. Wiedział to dobrze pan podczaszy, nieuważany, chociaż pnący się w górę obywateli, dlatego brat patrzył, że pan marszałek smalił cholewki do jego starszej córki Hanny. Niechętnie słuchał i milczeniem zbywał pogłoski, jakoby to już nie pierwsze były zaloty Janusza, które się niczym kończyły. Pewnego też razu z triumfem zawołał, a co, czy na próżno tu bywał pan marszałek, bo już się ozień zaręczył, mówili. Otóż to teraz Janusz jechał na zaręczyny ze swymi swatami, przyjaciółmi i załóżnikami. Pan pod czaszy, człowiek bogaty, przyszły jego teść, miał piękny zamek na górze za gajami. Teraz wspaniale jego husarz na koniu zdała migał złotym dachem jak przyłbicą, czerwonymi małrami jak kerezją, w której rzędy okien zamiast pętlic sadzonych rubinami i brylantami iskrzyły się we wschodzie słońca. Droga do niego szeroka wiodła przez dużą wieś u stóp góry. Przed górą oczyniony małym laskiem na wzgórku przy drodze spoczywał drewniany, słomą pokryty dom szlachecki. W cieniu nie jaśniał wprawdzie połyskiem drogich kamieni i złota, ale za to obszerny dziedziniec, długie stajnie i wygodny na słupach podjazd ukazywały jawnie, że skromny dom nie próżno dźwiga cztery wielkie białe kominy i że rozcierzyste drzwi chętnie witają gości w swych progach. Było to mieszkanie podstolego któremu jak ludzie gadali za opieką i ojcowskie rady, Janusz niewdzięcznością odpłacił. To pewno, iż tą razą młody marszałek nie mógł zbliżając się do domu pod stolego przytłumić wewnętrznego poruszenia. Potężne puchary miodu i tokaju razem z huczną muzyką jadącej z tyłu kalwakaty, głuszyły wspomnienia, nie zdołały jednak zupełnie uśpić budzącego się wzroku na przyszłość. Gdy już stanął przed kołowrotem, który zamykał dalszą drogę do domu pana Podstolego, uczuł wyraźnie w sobie w piersiach głowie czczość okropną. Zdało mu się, że czarownice zamieniły serce jego w kocioł, w którym gotująca się krew buchała jako para do mózgu i oczy ćmiła. Wśród czarnej nocy i samotnej natury widział jak na tle chińskich cieniów jaśniejący zdala dala zamek. Stamtąd wesoła muzyka i bicie w kotły. A z drugiej strony skromna strzecha pod stolego ze śpiewami, organami poważnie i smutnie go nęciły. Uczył wyraźnie, jakoby dusza jego na dwie rozdarła się dzielnice, a obraz matki jego płaczący wyciągał ręce i zatrzymywał dziorskiego rumaka Janusza. Muzyka umilkła. Bachmat zarżał i stanął, gdy z oczu wyniosłego wzrostem w czarnym kontuszu podstolego. Lewą rękę na kołowrocie wsparty, w prawej trzymał karabelę. Drogę zastąpił i oczy jako kopio utkwił w Januszu. Groźna ta twarz siwym wąsem drgająca mroziła go i łzy mu w oczach zaświeciły. Ze łzami gwizdanie i szum w jego uszach się zmniejszyły. Blednął widok wysokiego zamku. Skoczył z konia i chciał rzucić się do nóg starca, w radości dwie duszy połowy łączyły się i napełniały rozkoszą. Widma znikły, lecz w chwili przyjścia do siebie zaskrzypiały w dumnym sercu wyrazy kolegów. Tuż. Tchórz. Diabeł na nowo ostatnie siły wytężył, obudził dumę, która go jak orzeł w szponach wysoko ponad zamek wyniosła. Ze skromnej zagrody pod stolego, spod groźnego wąsa, szyderczo oszusta i zmiennika nazwy kuły go do żywego. I nad prawem jego uchem płacz i skrucha, a nad lewem śmiech, i wzgarda towarzyszów się unosiły. I zadrżał Janusz z wściekłości. On, do którego sam król tylko mandat posyłał, on, co igrał gałkami sejmików, on miał znieść obalkę, jakich by nie zbył milczeniem prosty towarzysz pancerny. On, który gotów wyzwanie zmazać cięciem karabeli z czoła nie tylko podstolego, ale samego szatana, nie mógł puścić mimo uszu wyrazów szyderstwa. Gdy ujrzał błyszczące brzeszczoty szabel nad bezbronnym czołem starca, poczuł, iż jego jednego tyczyła się obraza. Duma kazała mu go obronić. Rzucił się naprzód, a odtrącając napastnicze miecze szlachty, dobytą karabelą brzęknął w oręż pod stolego. Bezsilna ręka starcza niezręcznie uderzyła i mógłby go tysiąc razy wprawny marszałek ugodzić, gdyby szum i tartas na nowo się nie rozpoczął w słuchu jego. Zamek na górze znów brzmiał weselem, wśród śmiechów i wystrzałów z moździerzy, a na walczących żałobny cień spoczywał. Machał w prawo, w lewo, niegdyś pierwszy w młyncu, w krzyżowej sztuce na oślep nacierał, oczy mu na wież wybiegły, nie widział, nie słyszał z ostatnią wściekłością, z ostatnim wybuchem zapału. Wezwawszy imię czarnego ducha, ugodził potężnym cięciem wzniosły starca czoło. Krew buchnęła, bryzgała szable i twarz Janusza. Starzec zachwiał się i upadł na piasek, a okrzyk wiwatu reszty braci zatrząsł się, odbił od lasu i gajów, pobiegł drogą ku zamkowi rozchodził się zwolna po bagnach. Już w uszach zabójcy jeden tylko głos lewy klaskał i śmiał się radośnie. Kiedy wtem z przerażliwym okrzykiem młoda dziewica wybiegła z ganku domu pędem strzały do placu bitwy i z rozpuszczonym włosem upadła na mnie ręcego ojca. Konający starzec rzucił grobowym głosem ostatnie pożegnanie. Januszo, mordarca mój! Morderco sławę córki mojej, przebaczam ci. Przebaczam ci przez miłość, którąś miał dla niej. I pieniądze się rumak uniósł w kłębach kurzu swego pana, a głos ten: Januszu, przebaczam ci, brzmiał mu w uszach jako ogon komety, unosił się w szybkim biegu za nim. Część szlachty z poklaskiem i okrzykami nad pojedynkiem Janusza biegła w ślad wielką drogą. Druga część z grozą przejęta żegnała się, lecz milcząc szła na zamek na górze. Bo tam już pod gankiem stali szurmacze, a kotły, trąby i wystrzały jako fajerwerk rozległy się w powietrzu. Janusz Skrwawiony pamiątką dawnej kochanki, pospieszył na nowe zaręczyny. Pokazywał zuchwałą miną, iż drgające struny wróciło już do milczenia. Ufny w szabli, śmiał się już z prawych i z lewych głosów. Cieszył przyszłych rodziców dumnych z tęgiego syna. Ksiądz czekał tylko, aby pobłogosławić ręce gotowe na Każde zawołanie do bitwy. Dwa. Kilkadziesiąt młodej szlachty i załóżników Janusza hulało w późną noc w domu jego. Puczną i niesforną biesiadą żegnali kawalerskie życie marszałka. Niedaleko dworu, drogą i sadem przedzielony wznosił się drewniany kościół, przy którym plebania. Ksiądz proboszcz, prawej duszy mąż, ze zgrozą spoglądał na bezbożny żywot marszałka. Marszałek też niemile widział księdza, co jakby żyjącą był skargą jego uczynków. Chociaż rzadko go widywał, dziwna rzecz, iż mu się teraz wśród zabawy ciągle w oczach jawiła surowa postać plebana. Pił jak mógł najwięcej, coraz nowe wznosił to asty, wszystko na próżno. Niczym nie potrafił odpędzić dręczącej Mary. Pełne roztruchane wina, spełniane chciwymi usty, nie wzbijały się w mgłę czarującą. Wszystko żywymi farbami, rozkoszną radością, ale jako dym ciążyły w głowie. Opadały na serce. Mary, coraz widoczniejsze, żywsze, kręciły mu się przed oczyma. Wśród których ów ksiądz groźnie z palcem do góry wzniesionym spoglądał. Gdy tak już chwilę siedział w milczeniu, myśl jasna, szczęśliwa porwała go. Zaśmiał się, uderzył dłonią w wysokie podgolone czoło, wychylił tęgi kielich i pobiegł osobiście przyzwać księdza, którego postać pokoju mu nie dawała. Zdawało mu się i pewny był, że to go uspokoi. Janusz przebył cmentarz i stanął przed osłupiałym plebanem, którego zastał modlącego się w późnej nocy. Uradował się dobry księżyna, słysząc zaprosiny, a pewny, iż grzmiąca jego wymowa z niedzielnej ambony nawróciła szalonego marszałka, wnet obiecał porzucić brewiarz, ubrać się i przybyć dzielić wesołą ucztę. Janusz, jak przyleciał, tak i wyleciał, zdziwiony tylko, iż dawał przywidzeniom i babskim strachom przystęp do swej głowy. Sam się z siebie śmiał. Bawiła go ta dobroduszna i spokojna postać księdza, co w przywidzeniu jako dzikie widmo się zdawała. Wracał wolno przez mogiły, pełną piersią oddychał łagodnym wiatrem letniej nocy. Zdała brzmiące akordy wesołej muzyki, wśród okrzyków dochodziły go w grobowej ciszy cmentarza, jak odgłosy z tamtego świata. Jakaś łagodna chęć unosiłaby go jeszcze dalej, gdzie nie dolatuje gwar ludzi, a kryjąc się przed wrzawą, musiał wejść w siebie i zamknąć się w dumaniu. Usiadł na jednej z mogił. I chłodny wiatr oziębił na chwilę wrzącą krew. Zegar na wieży poważnie, uroczyście wybijał godziny. Janusz weschnął głęboko i łzy były bliskie jego oczu, kiedy wtem nagle wstrząsnął nim wystrzał moździerzy i z swego domu posłyszał okrzyk wiwatu. Muzyka biesiadnej komnaty przywiodła mu z świeżą żywością wojenny marsz i wspomnienia jego młodzieńczej chwały do serca. Ten huk bankietu na kształt iskry elektrycznej zagotował krew młodego człowieka. Zerwał się i uciekał przed wstydem jednochwilowej skruchy. Zeskakując z jednej mogiły, aby wskoczyć na drugą, Potknął się i trącił nogą o trupią głowę, która przy blasku księżyca patrzyła na niego czarnymi oczyma i śmiała się wyszczerzonymi zębami. Trącił ją, aż podskoczyła na kamień grobowca i stoczyła się jak kula. – Aleś główko ze mną na ucztę, lepiej niż mi masz zawadzać w drodze. Zawołał, rozśmiał się i w kilku susach był w sali. Tam, na środku stołu, stał już ksiądz pleban otoczony tłumem. Janusz, słysząc śmieszne odezwy i przycinki, tylko co także miał się rozweselić jego kosztem, gdy ten wzniósł rękę do góry, wskazał na belce sufitowej wyrżnięty napis Memento Mori. A w tym momencie zamiast śmiesznej postawy przypomniała mu się owa groźna wprzód widziana figura. Roztrącił otaczającą tłuszczą, zgromił ich i, choć w głos nie ośmielił się żalać na dziwaczne postępowanie gospodarza tego wieczoru, wesołość jednak, jak sparaliżowana, już się nie chciała wrócić. Coraz bardziej gwar milknął, kiedy przeciskając się między służbą dworską, stanął w godowej sali żebrak. Schylony i w podartym płaszczu, prosząc o jałmużnę. Janusz zbliżył się do niego i nie tyle chcąc uczcić żebraka, jak najgrawać się z szemrania, które oburzało jego dumę, prosił go, aby pierwsze zajął miejsce, lecz gdy go wziął za rękę, uczuł, że zimną trupią dłoń ściska. Żebrak szepnął mu przytłumionym głosem – dziękuję ci, Januszu, za dzisiejsze zaprosiny. Marszałek, chociaż zaraz poznał, iż gość nie z tego świata, jak mógł, udał obojętność i na pierwszym go miejscu posadził. Śmielsi lub pijańsi porwali się, zapominając o prawach, gościnności i głośno, z urazą – w nie nazbyt łagodnych wyrazach skarżyli się, że chyba na szyderstwo brak był do biesiady przypuszczony. Gospodarz w duszy uczuł radość, której od początku na próżno szukał w małomazji i tokaju. Z zadowoleniem patrzył na oddalających się towarzyszów. Na głośne obelgi, tylko śmiechem i częstowaniem dziada odpowiadał. Starzec nic nie jadł, nie piła. Kilka chwil, gdy już oprócz księdza i gospodarza nikogo w wielkiej sali nie było i znużona muzyka współśpiąca jednostajnie powtarzała zwrotki, dziad powstał i odezwał się do młodego marszałka koła Januszu, cześć Twojej gościnności. Bo starożytna gościnność, cnota ma potęgę zmazywania licznych występków, wśród których jako gwiazdą w północy jaśnieje. I Tobie w jej imię najwyższy wiele przebaczy. A mnie, żebyś nastręczył chwilę od wdzięczenia się, musisz przyrzec, że odwiedzisz nawzajem. Przyrzekam, zawołał radowany i spokojny Janusz. Prosta do mnie droga. I skoro siądziesz na grzbiet białego konia, co zarżył przed twym gankiem, natychmiast cię zawiedzie. Bóg z tobą. 3. Wieczorem, gdy już nawet łunę zachodnią słońca zalał czarny błękit nieba, miriady gwiazd iskrzyły się w przestrzeni, Janusz sam jeden w komnacie wielkiej, która poprzedniej nocy, nie mogąc objąć gwaru i światła, Opodal je w cichą noc rozsyłała dziś zebrane głosy całego swego życia, balowej muzyki, szczęku oręża i jęki umierających. Janusz wszystko w jeden punkt zebrał, w swoje serce. A cisza była tak uroczysta, iż wspomnienia gwaru całego życia roztapiały się w niej, i zimnym, cichym, grobowym wiatrem chłodziły wrzące czoło. Jak wtedy na cmentarzu zamknął oczy i spojrzał w siebie, lecz zamiast odgłosu muzyki, ujrzał wśród okropnej ciemności jeden tylko światły punkcik i wzdrygnął się. Była to głowa owego żebraka, jak miniatura błyszcząca nieziemskim światłem, i wolał patrzeć w najciemniejszy zakątek nieba jak w środek promieni własnej duszy. Jednak lubo i tęsknie, łagodnie i boleśnie na przemian kołysały go wspomnienia i przyszłość. I znowu po kilku chwilach zdało mu się, że ulżono upału, wyjęciem z ciała gorejącego serca, ale za to dreszcz śmiertelny przejął go, kiedy ujrzał, jak własna matka piastowała w swych zimnych, trupich, kościstych rękach to serce. Patrzył na nie jak na główkę małego dzieciątka, którego zmarszczone czoło, a w zmrużonych oczach się dwie łeski bólu, a w różanych usteczkach łagodnym i szczerym uśmiechem, otworzonych, świeci rząd perłowych ząbków. Sam sobie nie dowierzał, czuwa czy śni. Wtem rżenie konia. I niecierpliwe stuknięcie kopytem o twardy bruk dziecińca uderzyło go jak fałszywy ton ucho muzyka. Prawie mimowolnie wybiegł na ganek i nim się spostrzegł, siadł na grzbiet białego rumaka. Nim zgasły iskry, spod kopyt już był pod lasem. Nim się obejrzał, już był za groblą. Dalej, dalej śród bagien w krzakach i wiatr piszczał mu przeraźliwie w koło uszu, a pierś nie mogła objąć wdzierającego się powietrza. Koń parskał iskrami z dymem i co skok podwajał szybkość. Janusz nachylił się, a nie myśląc o cuglach, za się chwycił i z rozwartymi szeroko oczyma patrzał z przerażeniem, jak już koniec krzaków suwały się tylko pod kopytami dalej drzewa, lasy i leciał coraz wyżej ponad wioskami, wieżami, kościołów, w tumanie mgły nocnej przez bałwany chmur. Koń migał wyprężoną grzywą jak smyczkiem, świszczące z obłoków dobywał tony. Spojrzał na ziemię jako kulę czarną, niedojrzałym prawie wirem kręcącą się w ciemnej przepaści i w głowie czuł zawrót. Spojrzał w niebo, a gwiazdy jasnymi promieniami rozwidniały przestrzeń i ziemi już nie mógł dojrzeć. A jako piorun suwał się biały koń po diamentowej, mlecznej drodze nieba. Co chwila większe fale promieni otaczały go oceanem światłości. Nad głową niezmierny łuk tęczy, jako odrzwia od gotyckiej bramy, żywą harmonią kolorów zagrały mu w oczy. W sercu się odbił, rozszedł po wszystkich nerwach i włóknach, a wtedy myślą niedościgły lot konia, za wolnym, za ciężkim, zdał się eterycznemu jeźdźcowi. Jeszcze raz skoczy, a wpadnie przez brylantowe podwoje, tam gdzie go nigdy myśl nawet nie unosiła. W pośrodku gorące słońce, to oko boskie, złotym promieniem pieści światy, jak bańki mydlane i grające w przestrzeni, a przestrzeń bez końca i granic zasiana we cudownym nieporządku gwiazdami. To lampy życia ludzkiego. Tysiące ich gasło, tysiące gorzało, dotąd niewidzianych. I dziwne figury i grupy, to jak odbicia dusz, to jak symbioza i konstelacje całych narodów, zapisywane na wieki, w rozwartej księdze nieba, ćmiły się i nikły milionami. Chociaż ich światła ludzie jeszcze szukali na ziemi. Jedni w sercach, inni w popiołach światów. Akord wieków ubiegłych z przyszłością zlewał się w jednej chwili i brzmiał harmonią sfer, a wśród wiekuistej muzyki odzywały się wysterkujące nuty lampy gwiazd, które wiecznie miały błyszczeć. Janusz swej gwiazdy nic znalazł. Zgasło dawno i chyba się może znowu zatli, aby w nieskończoność świecić. Piękny ranek wiosenny. Obudziło w cieniu dębu spoczywającego Janusza odzywanie się kukułki. Stał, obejrzał się dookoła i poznał też same góry, tenże strumień, nad którym igrał jako dziecko. Wolnym krokiem szedł ku znanej swej siedzibie, ukrytej za drzewami lasu. W piersiach mu wulkan wrzał tysiącem piorunów, a sen jednej chwili nad gwiazdami przebytej zostawił w myśli chaos, którego echo miało się na wieki w duszy odzywać. Wyszedł wreszcie z lasu i na wzgórzu, gdzie niegdyś był kościół drewniany, ujrzył ruiny kamiennej świątyni. Obok dawnego gaju, gdzie dom jego wznosiły się szczyty huczącego ludnością miasta wiejskiego. Cmentarz tylko na swoim stał miejscu, poznał go Janusz, chociaż tłum wspaniałych grobowców ozdobił miejsce, gdzie zagrzebują upiory ludzkiej duszy. Ale na próżno szukałby śladu domu swego, bo chwila jedna spędzona w zaziemskim świecie, jest wiekami ludzi. I błąka się wciąż stary Janusz, szukając domu własnego, co już kilka pokoleń minęło, jak w gruzy się rozsypał. Muzyka Błażej-Lindner, Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.